Bangladeszu. Niestety spawarka się zepsuła, nie ze spawałem tego. Musi teraz już tak jeździć. U mnie w garażu dzisiaj mamy super kolejny sprzęt. Ej, ale ty ma, widzę, że ładowarkę USB. Mogę wcisnąć czerwony guzik? Może. Autodestrukcja? Końcówkę będziemy ratować, nie? Wydechu. No tak. Mianowicie odpadła. Niestety nie będzie waty. Ktoś tutaj dużo... Ty to silikonowałeś? Nie. No nie. Nie? Nie. Martwi mnie ta blaszka tu w środku. Trzeba ją wyklepać. A ty to ciąłeś tu flexem? Czy to ktoś... Bo to było już obcięte i tobie tylko spadło, nie? No. Dobra, musimy teraz zaprojektować nasze kolejne kroki. Nie? Napisem. Nie. Napisem. Tak to będzie do góry nogami. Chyba, że chcesz... Aha, dobra, bo są z dwóch stron. Ojej. Mały fail. Ogólnie ty chcesz, żeby ten wydech był tak. No, coś takiego. Żeby był niżej, bo jak jest tak, to pasażer dostaje ciepłem po nogach. I może zawadzić nogą i uszkodzić wydech. Czyli musimy to obniżyć, coś takiego, nie? Pierwsze co, to będziemy prawdopodobnie robić cięcie w tym miejscu, na tym łączeniu, bo widzę, że ktoś tutaj tak pospawał. I postaram się to ładnie spawnąć. Tutaj poprawić to cięcie. Założyć to końcówkę. Cyk, tak. I mi się wydaje, że wtedy jeszcze mi się da tą opaską objechać to dookoła. Tylko jeszcze sprawdzę rozstaw między dziurkami. Może by się nie pokryło i wtedy bym nawiercili nowe, nie? Nowe bym nawiercili dookoła. Pieprznęli to na nitach kwasiokach i będzie... Trzymać. Łopanie! Kurde mela, aż mi bębenki, dawno mi w bębenkach nie zatkało, nawet głosiej niż mój mój MRF, głosiej to chodzi. No nie ukrywajmy, no dwusów, no to się drze. Niestety wyszło nam, że jeszcze musimy naprawić tutaj koledze kranik, nie? Po prostu, bo mocowanie kranika jest uszkodzone. A ja niestety dewastuję ten wydech. BHP pełną klasą, nie ma okularów, nie ma żadnej ochrony, jedynie flex z oizolowaną taśmą i włącznik on off. Dobra. No niestety biednym, jeszcze się nie dorobił, no to robię takim sprzętem, nie? Może w przyszłości. Po wydechu. Niestety... Spawarka się zepsuła, nie zespawałem tego. Musisz teraz już tak jeździć. Dobra, widzimy się po krótkiej przerwie, jak umaszczę to. Drastyczna. Jak to wytrzyma trochę, to się za jakiś czas kupi nową końcówkę i tyle. A, parzy. Wiertło się pali. Jak tak mówisz, jak teraz, to jest praktycznie de chuj. O, tak to teraz szlifowałem, nie? Bo taki by był. No to tak zrobimy. Zrobimy. To przytrzymaj deczko. Się. Dobra. Sprawdzę, jak to się będzie wyglądać. Czy pasuje, czy nie? Jest delikatnie za bardzo. To? Ewentualnie mogę to przygiąć deczko, nie? Czekaj. Aha. O, i teraz lepiej. Pasuje? Pasuje. Jesteś go pewien? Tak. Nie zmieniamy? Nie zmieniamy. Na pewno? Na pewno.
Dołączam maszynę i to już jest rzecz święta. Robimy trzeci spa. Teraz jest rzecz święta. Pasuje się, tak? Tak. Dobra. Kolejny dzień zmagań. Co my tu zrobili? Wkleiliśmy kranik na szarym silikonie. W silikonie to jest klej ogólnie do kamienia. Klej aluminium z kamieniem i tego typu sprawy. Ja używam coś takiego, to i tak już prawie że po terminie. Coś takiego, takie niemieckie. No i to się dziadostwo nie rozpuszcza z benzyną, teoretycznie będzie trzymać. Ponieważ w baku jest gwint wyrwany. Tego nie nazwę. No tam nie ma gwintu żadnego. No i wkleiliśmy to na tym i teoretycznie powinno to działać przez jakiś czas, albo będzie to działać wieki. Jak tam nikt nie będzie dubał, nie? Nie będzie tym chwiał, no to to się nic nie stanie, nie? No, mi się wydaje, że to będzie jeździć. Końcówka znaczy wydechu będzie niestety do wymiany ze względu, że czego nie ma w środku? Waty i rury. No, niestety i nie wyciszymy tego. Więc efekt końcowy prawdopodobnie wiadomo jaki będzie. Dużo ciszej. Dużo ciszej nie będzie. Tam wychodziło, a nie. Jest na linkę? Czy na rękę? No, nieszczelność. Nity wypluło i przez nity wylatuje. Tego nie przewidziałem przecież, nie? Jakby tak zatkać ten budynek. Ale to ci przez nity, widzisz? Przez nity dmucha. To jest tuning. Wygląda. Końcówkę se wymienisz, będzie ciżej chodziło. Rider się ubiera.